Kobiety zarabiają mniej za tę samą pracę. Cześć, dzisiaj... O, dobra, jakiś koleś przez pół godziny będzie mówić, więc gościu, ja cię wezmę trochę pod gonię. Porozmawiamy sobie o różnicach w zarobkach między kobietami a mężczyznami. Wiele polskich organizacji... Wiele polskich... Nierówności... Jezus Maria, dobra, wiesz co, chłopie, ja ci już mogę teraz wyjaśnić. Na tym samym stanowisku podstawowa pensja jest ta sama. No, jest to nielegalne, żeby było inaczej. Jeśli facet podstawowa pensja zarabia 1500, na przykład stojąc, nie wiem, na taśmie, kobieta stojąc na taśmie też będzie miała 1500. No chyba, że w negocjacjach gdzieś sobie ustalą inne kwoty, ale podstawa jest ta sama, na takim stanowisku, ok? Większą kwotę można uzyskać w negocjacjach na jakichś kierowniczych tych pozycjach. I tu wchodzi to, czy ktoś jest konkurencyjny, czy nie. Osoba, która jest konkurencyjna, będzie chciała wynegocjować lepsze warunki dla siebie. Kobiety są bardziej godowe, szybciej się zgodzą na niższą kwotę. Lepiej jest walnąć jakąś kwotę z dupy, na przykład, ile chciałby pan zarabiać? 10 tysięcy! Jeśli pracodawca robi, ok, dziękujemy, to jest pan zatrudniony. Znaczy to tyle, że kurwa za mało chcesz. Ok? A jeśli powiesz 10 tysięcy, no dużo, dużo, no nie wiem, to może trochę mniej, nie? No to widzisz, zaczynamy od jakiejś kwoty, żeby było można negocjować w dół, tak? A kobieta? Kobieta powie, a 10 tysięcy, a o nie, za dużo, za dużo, zdecydowanie za dużo, ja mogę pani oferować 2,5 na rękę. A ona, okej, dziękuję, no w sumie dobrze, mogę się zgodzić. O, tak negocjuje kobieta, jak jest ugodowa, bo hashtag nie wszystkie. Dziewuch, dziewuch, kurwa mać. To tutaj co się zesrała, że fatfobia to koloryzm. Feministycznych twierdzi, że mamy w Polsce... A nie, no jak feministyczne, to musi być prawda. Tak, Hwangson. 2 złote 50 groszy. A dzignyta. Kario, kiedy kolejna wojna z nerdami? Z nerdami? Ty, nerdy już się zesrały. Nerdy się zesrały, bo jak ja mogłem powiedzieć, że konsolowe plepsy. Wiecie, post wrzuciłem, nie? I konsolowe plepsy. Się zesrali. Okej, więc... Wracając jeszcze, facet na tym samym stanowisku może zobaczyć większą wypłatę na koncie bankowym, jeśli zrobił więcej nadgodzin. Kobieta chętnie idzie na urlop, kobieta chętniej, na przykład macierzyński, kobieta mniej chętnie nadgodziny robi, mężczyzna chętniej robi te nadgodziny, mężczyzna chętniej zmieni miejsce zamieszkania, żeby pracować w lepszych warunkach, lepszą ofertę mieć, kobieta nie, bo rodzina i tak dalej. Nierówność płacową. To znaczy, że kobiety dostają mniej za tę samą pracę i wynika Bzdura to kompletna. Z dyskryminacji kobiet. Bzdura kompletna. Ale jeśli oglądacie kanały sceptyczne wobec feminizmu, to pewnie wiecie, że wiele osób podważa istnienie tej nierówności, twierdzą, że to jest... Bo to jest bzdura. Wszyscy szanujący się analitycy mówią, że to jest bzdura, że na to wpływa, jest wiele czynników, wybory życiowe na to wpływają. Jeśli weźmiemy 10 chłopa, który... dajmy na to 10 mechaników. Mamy 10 mechaników i oni zarabiają po 5 tysięcy, bo zajebiście są, nie? I w tych 10 mechanikach jest jedna kobieta i mamy 10 opiekunek do dziecka, z czego jeden to facet. Opiekunka 1500. O kurwa, nierówność. Bo łącznie, jak się weźmie kobiety, nie? No to kurde, mniej zarabiają, jak faceci więcej zarabiają, nie? Dyskryminacja, no kurwa, to tak nie działa. Inne stanowisko, inna pensja. No trudno, żeby na osoba, która zamiata ulicę, zarabiała tyle, co dyrektor jakiejś firmy. Ci ludzie nie rozumieją, że wysokie stanowisko wiąże się z obowiązkami. Wysokie stanowisko oznacza kompetencje. Osoba na wysokim stanowisku ma kompetencje, żeby wykonywać pracę na tym stanowisku, a nie, że patriarchat, nie, że dyskryminacja. Bo osoba, która popełni błąd na tym wysokim stanowisku, to może to być ostatni błąd w historii firmy. Zerknijmy sobie na taki CD Projekt Red. Zajebiście zarząd, kurwa, mają. Świetne decyzje ktoś tam podejmuje. I o to tu chodzi. Kogoś niekompetentnego wzięli na stanowisko, ale to większość takich firm tak właśnie jest. Że osoba niekompetentna zarządza firmą, a później jest wypuszczany gniot. Ludzie się srają, bo jest gniot, bo nie działają, bo piksele, bo cyberpunk, że na PS4 gówniano działa, że o Jezu, 15 pesów, no i... Wstawaj, zesrałeś się, nerdzie. Kup sobie peceta i na pececie graj.
a nie płaczesz, że na starej konsoli jakiejś generacji, która jak wyszła, to już była za słaba, to gra tak wygląda, nie inaczej. No, zwłaszcza, że gra została wypuszczona za wcześnie, no, potrzebowali tak naprawdę więcej czasu. Dobry zarządca takiej firmy, co by zrobił? No, nie dopuściłby do takiej sytuacji. By, no, jednak mi się wydaje, że ważniejsza jest reputacja firmy niż to, niż szybki zarobek teraz. Ale nie, trzeba akcjonariuszom się przypodobać, żeby pokazać, patrzcie, ile zarobiliśmy, a później, kurwa, co? I się zesrali i teraz akcje w dół, wszystko w pizdu poszło się jebać. I to są właśnie konsekwencje złych decyzji. A mówię, no, na początku, gdyby powiedzieli, sorry, wydamy jakoś, musimy, nie wiem, na termin nieokreślony, albo za rok wyjdzie na PS4, Xbox te i tak dalej, bo musimy popracować, a na razie tylko na peceta wychodzi. Ludzie by się srali, owszem, akcje by spadły, owszem, ale czy tak bardzo by, kurwa, spadły? Nie, zaraz by wróciły i tak. Bo wiesz, bo takie decyzje mają wpływ na akcje, ale na pewno nie byłoby takiej chryi, jaka jest. Bo ludzie by, wiesz, emocje by opadły, kurz by opadł i ludzie, nie, no... Mają rację, dają czas ludziom skończyć grę. Chcą, żeby gra była lepsza, tak? Żeby działała lepiej. A nie, nie, wypuśćmy teraz. Kompetencje. Ale niestety w większości takich firm na takich stanowiskach są ludzie niekompetentni, czyli tacy, którzy nie znają realiów, którzy nawet pewnie nigdy w życiu gry w żadne gry nie grały. Feministyczny mit, rzecz wyolbrzymiona, no. Coś, co ewentualnie tak. Dzieje się na skali jednostkowej, ale nie jest żadnym dużym problemem społecznym. Nie na jest. Polskim YouTube nie kwestie nierówności płacowej krytykowały kanały YouTube? Nie wiem, ale się dowiem oraz dwa kanały Szymona Pękały. Wojna Idei oraz Szymon Mówi. Jak zapewne domyślacie się z tytułu... A gdzie ja jestem, kurwa? A gdzie? Tutaj ja widzę, o tu, gdzie jest moje? To skupię się na filmikach Szymona, dlatego że po pierwsze zrobił on to w obszerniejszy sposób niż nie wiem, ale się dowiem. I po drugie, bo nie wiem, ale się dowiem, mówi praktycznie to samo to Szymon. Linki do obu filmików, które będę krytykować, znajdziecie w opisie. No. Zachęcam do obejrzenia ich przed obejrzeniem mojego, dlatego żeby mieć pewność, że niczego nie przekręciłem, ani nie postawiłem żadnego chochoła. Szymon Suik ma... Nie przekręciłem, nie... Czemu ty dziwny? Przed obejrzeniem mojego, dlatego żeby mieć pewność, że niczego nie przekręciłem, ani nie postawiłem żadnego... Nie przekręciłem, nie postawiłam. Szymon w swoich materiałach jest przekonany o tym, że twierdzenia o tym, że w Polsce jest jakaś nierówność płacowa, wynikają albo z niezrozumienia statystyki, albo tak. Ze złej woli i chęci manipulacji. W jednym ze swoich filmików mówi o tym w bardzo ostry sposób. No. Widzicie, różnica płac pomiędzy kobietami i mężczyznami to naprawdę stary temat i można by pomyśleć, że już wszystko zostało w nim powiedziane i wyjaśnione. No. Ale niestety w popularnych mediach, zarówno polskich, jak i anglojęzycznych, nadal co chwilę można zobaczyć opinie głoszące tak absurdalne No to jest absurd. Bzdury w tym temacie, że można by pomyśleć, że wielu dziennikarzy i celebrytów nadal nie zna faktów na ten temat. Albo co bardziej prawdopodobne, znają te fakty, ale postanawiają je ignorować. Według Szymona fatalny błąd ma polegać na tym... No gdzie, no wiesz, to ona? To czemu taki męski głos? Dobra, nie że feministki mówiące o nierówności płacowej korzystają ze złego wskaźnika. Korzystają z tak zwanej nieskorygowanej... Czekaj, ja może wezmę zwolnię, bo kurde, może... ...luki płacowej. Jest ona otrzymywana przez... No to dziewczyna jest, kurde, ja myślę, że to facet. Dobra, dziewczyna, okej, dobra. Po prostu podzielenie średnich zarobków mężczyzn przez średnie zarobki kobiet. Ale z którą stronę? Nic więcej. Taki wskaźnik nie bierze pod uwagę ani tego, że mężczyźni przeważnie pracują dłużej niż kobiet, ani tego, że mężczyźni... Kobiety? To nie jest Polak chyba. ...mają lepiej płatne zawody niż kobiety. I jeżeli się rozbije to na drobniejsze szczegóły... ...pracują dłużej niż kobiet, ani tego, że zarobki kobiet. Nic więcej. Taki wskaźnik nie bierze pod uwagę ani tego, że mężczyźni przeważnie pracują dłużej niż kobiet, ani tego, że kobiety. Mężczyźni wybierają lepiej płatne zawody niż kobiety. No tak jest. Jeżeli się rozbije to na drobniejsze szczegóły, to okazuje się, że ta różnica całościowa, o której mówiliśmy na początku, nie bierze pod uwagę tego, że mężczyźni uśredniając wybierają lepiej płatne zawody i to często już na etapie wyboru studiów, częściej wybierają niebezpieczne i uciążliwe zawody. Weź koleś, weź zepnij ten coś tutaj pod nosem, masz takie coś tutaj, ci tu dynda takie, weź się to utnij, bo kurwa wygląda jak pizda. Wody, które też są lepiej płatne oraz pracują statystycznie na większą część etatu i wypracowują więcej nadgodzin. Czyli innymi słowy, kobieta pracująca 8 godzin będzie według tego wskaźnika zarabiać procentowo mniej od mężczyzny pracującego 10 godzin, nawet jeśli ich stawka godzinowa jest dokładnie taka sama. Informatyk może zarabiać dokładnie tyle samo, co jego koleżanka informatyczka, ale ten wskaźnik porówna go z nauczycielkami, bo nauczycielek jest więcej niż informatyczek. Takich czynników jest jeszcze dużo, dużo więcej. Stwarzać ma to pozorną nierówność, która nie wynika z tego, że źli seksistowcy przedsiębiorcy dają mniej kobietom za tę samą pracę, ale z tego, że wybory kobiet i mężczyzn na rynku pracy są po prostu inne. I tutaj muszę przyznać rację Szymonowi, w tym sensie, że jeśli ktoś chce mówić o różnicy w płacy za tę samą pracę, to nie jest wskaźnik, który powinien wybierać.
ten wskaźnik tego zwyczajnie nie liczy, on liczy coś zupełnie innego. Szymon więc zupełnie słusznie wypomina to Barackowi Obamie, głośnej reklamie OLX czy Kasi Gandor. Niestety, to jest ostatnia dobra rzecz w tych dwóch filmikach. Szymon dalej mówi, że żeby zobaczyć, ile zarabiają kobiety za tę samą pracę, to powinniśmy zerknąć na te wskaźniki statystyczne, które starają się wziąć pod uwagę wszystkie te różnice w charakterystyce przeciętnej pracownicy, a przeciętnego pracownika. Mm. Szymon powołuje się tutaj na raport Eurostatu. Ten właśnie raport Eurostatu też pokazuje, że im więcej szczegółów bierze się na ten temat pod uwagę, tym ta różnica się zmniejsza. Ten raport brał, dokładnie rzecz ujmując, wykształcenie, zawód, rodzaj etatu, wiek, rodzaj firmy, to wszystko brał pod uwagę. Jeżeli się bierze pod uwagę większą ilość czynników, a nie porównuje takie surowe liczby, to wychodzi na to, że ta różnica zmniejsza się o 1/3. Wiele tych raportów pokazuje. Dobra, generalnie jeśli weźmie się jak najwięcej, bo to ciężko jest dokładnie wyliczyć, jeśli się jak najwięcej weźmie pod uwagę, to różnica, nie że 1/3 się zmniejsza, to dosłownie kilku centów jest różnica. Kilka centów, 3 czy 5 centów różnicy w wynagrodzeniu. Ale to bo dlatego, bo jeszcze są jakieś czynniki, żeby równiutko było, tak? To tak jak z liczbą pi, że się zaokrągla. Tak, 3,14, nie? Że im więcej tych czynników weźmie się pod uwagę, tym ta różnica się zmniejsza. I tutaj, Szymonie, mam dla ciebie jedno zasadnicze pytanie. Czy ty przeczytałeś ten raport? Gdybyś ten raport przeczytał, to byś wiedział, że o ile to, co mówisz, jest prawdą w części krajów Unii Europejskiej, w których faktycznie wzięcie pod uwagę tych czynników zmniejszyło lukę płacową, to jednak w części krajów to sprawiło, że luka płacowa się zwiększyła. I jednym z tych krajów, jak możesz już pewnie zgadnąć, jest Polska, której luka płacowa, Szymonie, uległa podwojeniu. Jedyną rzecz, jaką mogę tutaj na obronę Szymona znaleźć, to, że ten wykres nie jest najprostszy, a jak wszyscy wiemy, kiedy twoje oczy przysłania mgła masakrowania feministek, to czytanie jest dosyć ciężkie. Ale spokojnie, Szymonie. Zobacz, gdzie jest. Gdzie tu mamy PL tutaj. Wyjaśniam, co tutaj widzisz. Czarna kreska oznacza nieskorygowaną lukę płacową, to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli po prostu różnicę między średnimi zarobkami mężczyzn a kobiet. Niebieski pasek oznacza to, co się będzie z tą luką płacową dziać po tym, jak weźmiemy pod uwagę wszystkie... Super, a teraz powiedz mi, czy oni wszystkie te kraje faktycznie sprawdzili dogłębnie i tak dalej, wszystko wzięli pod uwagę, bo znalazłeś jedne jakieś tam, jakąś tabelkę? No kurwa. Wcześniej wspomniane czynniki. Jak widzimy, niebieski pasek może być dodatni lub ujemny. Żółty pasek niebieski oznacza zaś coś, co nazywamy skorygowaną luką płacową. Określa on średnią różnicę zarobków między mężczyzną a kobietą, którzy pracują na tym samym stanowisku, z takim samym stażem pracy. Dobra, słuchaj gościu, to ci mówię. Widzisz, wiesz, jaka jest różnica między mężczyzną a kobietą? Że można negocjować pewne warunki pracy. To, co ja w sumie mówiłem wcześniej, tak? Są stanowiska, gdzie podstawowe wynagrodzenie może być takie, ale można wynegocjować wyższe. Kobieta częściej weźmie już tą niższą kwotę, niż wynegocjować sobie wyższą, bo nawet niekoniecznie musi wiedzieć, że może sobie negocjować, a facet chętniej negocjuje. Jest bardziej konkurencyjny. Rozumiesz, gościu? Coś jeszcze chciałem rzec. Orto? Gdzie orto? Na jednym przykładzie, który może... Jeszcze jedna taka sprawa. Weźmy pod uwagę staż pracy. Staż pracy. Jak ktoś pracuje dłużej, ma jakąś pensję. Niekoniecznie jego pensja musi iść w górę. Osoba świeżo zatrudniona może zarabiać więcej niż osoba, która pracuje od lat. Od lat! Ja tu nawet nie żartuję. Są przypadki, gdzie ktoś na wyższym stanowisku, przez to, że pracuje dłużej, ma niższą pensję niż ktoś pod nim. Może tak się zdarzyć nawet. Są takie przypadki. Ale to też dlatego, jakby nie wolno rozmawiać o wynagrodzeniu w różnych firmach. Czemu? Ponieważ jeśli jeden powie, ile dostaje, że na przykład, ja dostaję 2, a drugi, ja 2,5. Chwileczkę, to czemu ja mam 2? On ma 2,5, ja chcę też 2,5. I wiesz, i wszyscy już idą, ja chcę podwyżkę i tak dalej. Dlatego się ukrywa, nie mówi się, ile kto zarabia. A w takich sytuacjach będą na przykład mówić jak jakieś badanie czy cokolwiek. Pracy z takim samym wykształceniem, w tym samym sektorze, z takim samym wiekiem, w firmie tej samej wielkości oraz o takim samym ekonomicznym powodzeniu. Innymi słowy, jest to wskaźnik, który dużo bliżej oddaje inną płacę za tę samą pracę. Jak dobrze widzimy na wykresie, w Polsce skorygowana luka płacowa jest 2 razy wyższa niż nieskorygowana.
jest to zjawisko dokładnie odwrotne od tego, weźmy trochę szybciej, bo wolno mówię. Ten właśnie raport Eurostatu też pokazuje, że im więcej szczegółów bierze się na ten temat pod uwagę, tym ta różnica się zmniejsza. Nadal co chwilę można zobaczyć opinie głoszące tak absurdalne bzdury w tym temacie, że można by pomyśleć, że wielu dziennikarzy i celebrytów nadal nie zna faktów na ten temat. Albo to prawdopodobnie znają te fakty, ale postanawiają je ignorować. Dobra, ty myślisz, że zaorałeś kogoś w tym momencie? Nie wiem, może jego i tamten fragment, może tak, ale ja ci przed chwilą wyjaśniłem. Źródło, które wrzuciłeś do opisu, dowodzi tezy o 180 stopni odwrotnej niż główna teza twojego filmiku, twojego poprzedniego filmiku, filmiku z kanału Nie Wiem, Ale Się Dowiem, ale nie wiesz o tym, bo go nie przeczytałeś. Jakby ciężko widać wysłowić, jaka to jest niekompetencja. Wrzucasz link do źródła i udajesz, że je przeczytałeś? To znaczy w trakcie filmiku widać, że coś tam z tego raportu czytasz. Więc zgaduję, że to, co tutaj się stało, to to, że po prostu otworzyłeś raport i scrollowałeś tak długo, aż znalazłeś pierwszą rzecz, która potwierdzi twoją z góry założoną tezę. Okej, wiemy już, że Szymon, jak to konserwatywny liberał, ma bardzo liberalne podejście do czytania źródeł, ale zostawmy już na razie biednego Szymona. Pozostaje pytanie, czy ta skorelowana grupa płacowa faktycznie może być używana jako miernik dyskryminacji? Sami autorzy raportu przestrzegają przed tak prostym wnioskowaniem, a to dlatego, że nie wzięli pod uwagę istotnych czynników, do których po prostu nie mieli dostępu, nie mieli dostępu, które mogą zmienić właśnie tę różnicę płacową. Autorzy raportu mieli dostęp do danych odnośnie stażu w tej konkretnej pracy, ile lat tam przepracowano, ale nie mieli dostępu do informacji odnośnie całkowitego czasu pracy w obrębie całości życia. Kobiety z racji tego, że to głównie one zachodzą w ciążę, rodzą, wychowują dzieci, będą mieć tego doświadczenia zawodowego i ogólnego czasu pracy mniej, co może wpływać na wysokość ich zarobku. Żeby tak, idą też szybciej na ten problem rozwiązać, musimy się odwołać do innej analizy. Bo tak, szczęśliwie, mamy więcej niż jedną analizę luki płacowej w Polsce. No dobrze, bardziej szczegółowa analiza skoncentrowana na naszym kraju i przygotowana na danych z lat 1995-2012 została przygotowana przez badaczki z Instytutu Badań Strukturalnych. Używając innego zbioru danych niż Eurostat, stosując też inną... On ma tutaj pod okiem coś, jakąś taką tą, jakąś finfę. I tu na nosie ma jakąś finfę. Metodologię, inną metodę analizy statystycznej udało im się dojść do bardzo podobnego wyniku, jeśli chodzi o skorygowaną lukę płacową, a mianowicie około 20%, niedaleko od 17% Eurostatu. Wiesz, Szymonie, jak jaki jest ten raport? Cóż, przed tym jak nakręcę jakiś nowy filmik, no to żeby się upewnić, że to co mówię nie jest wyłącznie wytworem mojej wyobraźni, to lubię poczytać na ten temat badania. Dobra, to poczytaj więcej, gościu. Zorientuj się więcej troszkę. Jak to może działać? Skąd się mogą brać te liczby? Naucz się interpretować, może tak, okej? Ja mogę się zgodzić, że tak, mogą być przypadki. Ja nawet zanim jeszcze obejrzeliśmy tu fragment, to o tym mówiłem, że mogą być przypadki, że na tym samym stanowisku, ale to nie będą jakieś takie podstawowe, niskie stanowiska, gdzie po prostu jest jakaś stałe wynagrodzenie, nie można nad negocjować. Mężczyźni, ponieważ są bardziej konkurencyjni, wynegocjują lepsze warunki dla siebie finansowe, jak kobiety. Kobieta szybciej się zgodzi na gorsze warunki, jak mężczyzna. Podobnie jak mamy, no nie będę mówić, bo wiadomo, kolory w tej sprawie, nie? Niektóre są ciężko dostępne, a inne nie. Co musiałeś zrobić, żeby trafić na ten raport, który ponownie w 100%... Pan Hongson, kapier oddajcie neta. Pak Hongson, 6 złotych. Trzymaj na maść na ból dupy do wszystkich hejterów i jupiterów. Dzięki. Unieważnia oba twoje filmiki, jak nagrałeś ten temat. No cóż, jakbyś wpisał w Google nierówności płacowe kobiet, to wyskoczyłaby ci Wikipedia. I tam... skoro Wikipedia... W jednym z akapitów jest to po prostu napisane. I jak klikniesz ten link, to ten raport ci się otworzy z dokładnym omówieniem statystyk. Skoro ktoś umieścił w Wikipedii, to wiesz, nie trzeba tego interpretować, nie trzeba tego rozumieć. Jebać to, nie? W dupie, liczba jest. Kogo to obchodzi? Kogo to bardziej obchodzi, nie? Jest liczba. Paywallem. Wystarczyło przeczytać cholerną Wikipedię, Szymonie. Ale wracając. No. Jeśli faktycznie to obecność dzieci wpływa na to, że kobiety zarabiają mniej, no to powinniśmy zobaczyć zależność skorego... Podejmowane decyzje też. Nawet na tym samym stanowisku. Zmiany luki płacowej od dzietności. Od 95 w końcu dzietność dosyć mocno się w Polsce zmieniała. Tutaj spadła, tam wzrosła, więc razem z tym powinna się również zmieniać skorygowana luka płacowa. Nic takiego jednak nie zaobserwowano. Szymon wspomina jeszcze w swoim filmiku o tym, że na ogólny czas pracy może również wpływać to, że kobiety częściej studiują, więc mają te parę lat do tyłu względem mężczyzn, którzy wcześniej zaczną karierę zawodową. Ale przecież to nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku, bo te analizy biorą pod uwagę edukację, czyli porównują inżynierki z inżynierami i kobiety po zawodówce z mężczyznami po zawodówce. To jest już brane pod uwagę. Ktoś mógłby się spytać, czy wzięto pod uwagę nie tylko stopień wykształcenia, ale również kierunek studiowania. I tak, wzięto. Nic to nie zmieniło. Badaczki zaobserwowały za to pewne interesujące cykliczne wahania luki płacowej od 16 do 24%. Kiedy bezrobocie jest wysokie, a koniunktura jest słaba, to skorygowana luka płacowa spada. Pracodawcy mają dużo osób chętnych do pracy, więc mogą wybierać tych, których preferują, czyli mężczyzn. Jeśli będą musieli kogoś zwolnić z powodu słabej koniunktury, to częściej będą zwalniać kobiety. Kobiety będą w związku z tym częściej pozostawać. No patrz, a ja zaobserwowałem coś innego. Czy mój dowód anegdotyczny zmienia coś w tym momencie? Bo się zastanawiam.
pracować na tych stanowiskach, które są stabilne i które są ponad normę cenne dla przedsiębiorstwa. Kobiet wyrzuconych z pracy nie liczy się do luki płacowej, więc suma summarum ulega ona obniżeniu. Te kobiety, które pozostają w pracy, przeważnie zarabiają trochę więcej. Z kolei, kiedy bezrobocie jest niskie, a koniunktura jest dobra, obserwujemy odwrotną tendencję. Przedsiębiorcy nie mogą za bardzo wybrzydzać, jeśli chodzi o pracowników, więc muszą brać te osoby, które się nawiną, nieważne czy będą mężczyznami czy kobietami. Nadal będą jednak im często płacić mniej pieniędzy, ponieważ traktują jako mniej wartościowe pracownicy. Kurwa, gościu, co ty bredzisz teraz? Na tym samym stanowisku w życiu. No kurwa, jeśli wynegocjowała sobie takie warunki, nie bez powodu. Kurwa mać, to nie jest tak, że ej, no... Ten gościu, który stoi przy taśmie, ma 1500, no to ty będziesz miała 1400. Okej? Okay? Tylko dlatego, bo jesteś kobietą. No kurwa nie, no. Z racji dobrej koniunktury częściej będą zdarzać... Ja rozumiem, że nie rozumiesz pewnych rzeczy. Ja nie, rozumiem, że nie jesteś w stanie pojąć, że można, że są stanowiska, na których można wynegocjować lepsze warunki. No ale no kurwa. Się podwyżki, ale będą iść przede wszystkim do mężczyzn. Wszystkie wymienione korelacje mocno wspierają tezę, że w Polsce luka płacowa wynika przede wszystkim z seksizmu przedsiębiorców. Prawdopodobnie nie, no, nie w 100%, no, pewnie są jeszcze jakieś inne czynniki, które grają tutaj jakąś rolę, ale... Ale przecież płeć to konstrukt społeczny. Płeć nie istnieje, więc o czym my w ogóle mówimy? Tak? Jesteś tym, za kogo się uważasz. Wiemy, że ta rola jest raczej problem? Niewielka. Powtórzmy to jeszcze raz. W Polsce kobiety zarabiają od 17 do 20% mniej pieniędzy za tę samą pracę. Bzdura kompletna. I wynika to przede wszystkim z dyskryminacji kobiet. To wynika z twojej nieumiejętności interpretowania liczb, które są przedstawiane tobie. Nierozumieniu, skąd to się bierze. To, o czym mówisz o swoich filmikach, miałoby jakieś zastosowanie do krajów zachodnich, bo tam luka płacowa zachowuje się... No, weź podaj konkretne przykłady, bo ty mówisz kierunki studiów i tak dalej. Podaj mi konkretne stanowisko, bo mówisz inżynierowie i tak dalej. No, tam można... Na jakim stanowisku taki inżynier pracuje? My mówimy o pracy, czy mówimy o karierze też? Też to jest istotne, nie? Bo może być sobie osoba, która pracuje w KFC i może być inna osoba, która pracuje w KFC, tak? Ale jeśli jest to praca tylko, to masz taką i taką pensję, koniec, kropka. Jeśli to jest kariera, to z czasem masz coraz inne stanowisko, masz podwyżki i tak dalej. Przez co osoba, która dłużej pracuje i tak dalej, więc jakieś tam bonusy dostanie i tak dalej, będzie jakby wyglądało, że więcej zarobiła, tak? Co 2L, jakieś L, o co chodzi? W sposób opisany przez Szymona, ale Szymon bardzo wyraźnie nawiązuje do sytuacji w Polsce. W pierwszym ze swoich filmików krytykuje polskie nagłówki gazet, w drugim ze swoich filmików krytykuje polską reklamę OLX-a. Ale w kontekście polskim oba te filmiki nie mają żadnego związku z rzeczywistością, a Szymon powinien był o tym wiedzieć, gdyby tylko czytał własne źródła, a nie papugował słowo w słowo po Jordanie Petersonie. To jest zdanie z reklamy OLX-a. Zarabiamy w Polsce około 18,5% mniej od mężczyzn. Co jakbyśmy pracowały za darmo przez 68 dni w roku. Tak, tak, no. Ja mam film o OLX-ie. Czyli do dzisiaj, do 8 marca. Choć jak wspominałem wcześniej, opiera się na niepoprawnej statystyce, to jest jednak 100-kroć bliższe rzeczywistości niż cokolwiek, co powiedział Szymon w tych materiałach. Osoba, która obniżała reklamę OLX-a, ma dużo lepszy ogląd na sytuację kobiet w Polsce niż osoba, która obejrzała filmiki Szymona, bo można z nich jedynie wynieść obraz rzeczywistości o 180 stopni odmienny od tego, co tak naprawdę się w Polsce dzieje. Nie rozumiesz liczb, które pokazujesz. O tyle ci powiem. Niektórzy z was mogą tutaj zadawać pytanie, czemu właściwie więc w Polsce nie, się dzieje, czemu jest u nas zupełnie odwrotnie niż na Zachodzie. Jeśli chodzi o nieskorygowaną lukę płacową, samą średnią w zarobkach, która u nas jest stosunkowo niska, a na Zachodzie bardzo duża, to wynika ona przede wszystkim z niskiej aktywności zawodowej kobiet. Kobiety o niższym wykształceniu i pochodzące ze wsi w Polsce częściej zajmują się domem niż pracą. I jak pokazują badania, nie musi to wynikać jakoś z ich biologicznej, domowej natury, ale po prostu z tego, że nie mają wyboru. W takiej Wielkiej Brytanii częściej się domem, co wpływa na to, że średnie zarobki kobiet są w Polsce wyższe. Jeśli z kolei chodzi o... Nie mają wyboru. Innymi słowy, obwiniamy wszystkich innych dookoła za swoje porażki i za swoje decyzje. Okej, rozumiem. Korygowaną lukę płacową... No właśnie. Powiedz mi, gościu. Nie, bo wy mówicie, że to kobieta, okej. Powiedz mi, gościu, bo ja do wszystkich mówię gościu, bo to jest bezpłciowe określenie moje, okej? Okay? Gościu, słuchaj. Bo gość, tak? Ktoś w gości do ciebie przychodzi. Siema. Jest gościu, tak? Witam w gościach. No nie? Słuchaj, gościu. Powiedz mi, o czym my mówimy? Czy kobieta wykonuje tę samą pracę faktycznie? Czy jeśli postawisz chłopa przy łopacie i postawisz babę przy łopacie, czy wykonają tę samą robotę w tym momencie? Hmm?
Czy może chłop więcej zrobi? No chyba, że jest jakimś legatem, będzie papierosa w gębie trzymał i będzie patrzeć, jak kobieta rów kopie. No nie? Bo często jest tak, że kurwa, jeden pracuje, reszta stoi, gapi się, wiesz, pięciu chłopak koło. Czy ile tam... Bigl śpi. Nareszcie. Ale jeśli bierzemy pod uwagę dosłownie taką samą pracę, ty myślisz, że co? Że to się nie bierze z dupy, kurwa? Ile kobieta... Jak często widzicie kobietę, która no, będzie niosła 30-kilowy na przykład wór jakiś? Albo dwa worki, kurwa, cementu po 15 kilo, czy co tam, nie wiem, 30 kilo niesie. Kobieta nawet nie weźmie 15-kilowego wora. I powie, bo nie dam rady. Kobieta w wojsku... No niby w wojsku, tak? Ej, równość kobiety do wojska. Ale w wojsku za nią muszą jej sprzęt nosić, ponieważ ona jest nawet lżejsza od spadochronu, na którym ma skakać. I nie jest w stanie nawet udźwignąć, kurwa, no, gościu. No o czym my mówimy? Faceci muszą za kobietę nosić sprzęt, a teraz wyobraź sobie na polu bitwy. Kobietę, która musi wziąć na plecy nie tylko swój sprzęt, ale sprzęt kolegi i tego kolegę rannego. Więc o czym my mówimy? O, gdzie ty widzisz? No, serio? Czyli co? Komu się więcej w tym momencie należy tak naprawdę? Kto większą pracę wykonał? Kto jest bardziej wartościowy w tym momencie? No to tutaj odpowiedź jest dosyć prosta. Polska jest po prostu dużo bardziej konserwatywnym krajem niż kraje zachodnie, jeśli chodzi o rolę płciową. A nie, no, postrzegane jako widzisz, wyciągasz argument, argumentum ad dupum. Uj. Argumentum ad dupum. Od tego już prosta droga do postrzeganych jako mniej wartościowych pracownic. Ale w każdym razie wydaje mi się, że udowodniłam już, że tytuł filmiku, choć może jest trochę clickbaitem, może jest trochę niemiły dla Szymona, to jednak jest w 100% uzasadniony. Wojna idei naprawdę gada bzdury. Ale... Co do wojska, nie ma znaczenia. No tak, ale no... Ale to, słuchaj, o czym ja mówię, no zobacz, no. Ja mówię o tym, że są sytuacje, gdzie facet wykonuje większą robotę od kobiety. Więc, no sorry, no ale są sytuacje, gdzie facet powinien więcej zarobić. No więcej zrobisz, więcej zarobisz. No właśnie, ja sam nie wiem, udowodniłam, no kurwa, nie wiem. Może jest trochę niemiły dla Szymona, to jednak jest w 100% uzasadniony. Wojna idei naprawdę gada bzdury. Ale na tym filmiku nie kończymy, ponieważ Szymon ma jeszcze parę kontrargumentów za NATO w tym miejscu, a od tego już prosta droga do postrzeganych jako mniej wartościowych pracownic. Ale w każdym razie wydaje mi się, że udowodniłam już, że tytuł filmiku, choć może jest trochę clickbaitem, może jest trochę niemiły dla Szymona, to jednak jest w 100% uzasadniony. Wojna idei naprawdę gada bzdury. Ale na tym filmiku nie kończymy, ponieważ Szymon ma jeszcze parę kontrargumentów za NATO, które warto by było wyjaśnić, tym bardziej, że ich poziom wcale nie wzrasta. Jeśli kobietom płaci się mniej za tą samą pracę, to dlaczego ci podli kapitaliści nie zatrudniają samych kobiet, żeby mieć większe zyski? I powiem tak, jeśli uważasz ten argument za zasadny, to prawdopodobnie nie do końca rozumiesz, co znaczy słowo seksizm. Seksizm nie polega na... A nie, no seksizm, oczywiście, nie kompetencje. Seksizm, kurwa mać. Ale czy seksizm działa w drugą stronę? Czy facet może być dyskryminowany? Że mamy dziś przedsiębiorców i oni robią... Czy tylko te kobiety? No nie, to tak nie wygląda. Seksizm nie polega na tym, że jest jakiś spisek mężczyzn, którzy świadomie starają się tym babom zaszkodzić. Seksista współcześnie nie będzie celowo płacił kobiecie mniej za tę samą pracę. On po prostu nie będzie postrzegał jej pracy za tak samo wartościową jak pracę mężczyzny. No kurwa mać. Jeśli wykonuje gorszą robotę, to nie będzie traktować jej lepiej tej roboty. Nawet jeśli zrobi dokładnie to samo. Gra mogą wejść... Dokładnie to samo? No właśnie nie robi dokładnie tego samego. Nawet podświadome skojarzenie i stereotyp. Jeśli robi... Słuchaj! Dziewczyno, gościu, chłopie... Jeśli robi faktycznie dokładnie to samo, to dokładnie tyle samo dostaje, no. No ja wiem, no ciężko jest to ogarnąć. Ale to jest, widzisz... Też na tym samym stanowisku. Osoba nie jest równa osobie. Jeśli mamy szkieletora chłopa, który ledwo jest w stanie swój ciężar nosić, i nosi 10-kilowe paczuszki i kobietę, która, no silna kobieta, no, wiesz, piękna, dzielna, nie, prawda? Piękna, dzielna kobieta, prawda, walczy z patriarchatem i też tylko 10-kilowy pakunek nosi, dostają tyle samo. Ale jest chłop, silny, kurwa, jaja, jak żołędzie, nie? Chłop jak dąb, jaja, jak żołędzie, nosi, kurwa, 30-kilogramowe worki, jeden pod jedną pachę, drugi pod drugą pachę, no to on będzie miał więcej, ponieważ więcej zrobił.
I jeszcze na przykład idzie do szefa, jebnie tym workiem u nas, kurwa szefie, podwyżkę chcę, a szef taki, wiesz, skurczony, no dobrze, dam ci podwyżkę. Widzisz. Negocjacje. Typy, że no kobiety to niby są równe, ale jednak trochę inne, one bardziej powinny domem się zajmować, więc jakiś pracownik jest mężczyzną. Nie jesteśmy równi, równe możemy mieć jedynie prawa. No, no to jest trochę lepiej, trochę solidniej, bardziej można na nim polegać czy cokolwiek. I to nie są wcale czcze spekulacje, bo jest wiele badań, które potwierdzają, że w wielu różnych dziedzinach życia to, co robią kobiety, jest oceniane niżej za sam fakt, że robią to kobiety. W jednym badaniu badacze rozesłali 1200 CV do różnych przedsiębiorców w Hiszpanii, często wysyłając dokładnie ten sam życiorys z jedynie zmienioną płcią. Kobiece imię na CV zmniejszało prawdopodobieństwo odpowiedzi o całe 35%. W innym badaniu zrobiono podobną rzecz, ale tym razem z aplikacjami... A wiesz czemu zmniejsza? Bo może pracodawca bierze pod uwagę to, że skoro jest kobieta, może będzie chciała mieć dzieci. Wiesz, to nie jest kwestia seksizmu, a kwestia bardziej tego, że przedsiębiorca woli płacić pracownikowi, który pracuje, a nie siedzi w domu, bo dziecko zaraz się urodzi, albo bo karmi dziecko. Rozumiesz? Więc tak, płeć może mieć czasami znaczenie. Studentów na pozycję osoby pomagającej w zarządzaniu uniwersytetu. A teraz weź kobietę o lepszych kompetencjach od faceta, no to zobaczymy, czy weźmie faceta, no. W laboratorium. Akademicy oceniający aplikację. Ja, jakbym był przedsiębiorcą, od razu ci mówię, jakbym miał swoją firmę i miałbym dwóch kandydatów, którzy mają dokładnie takie samo CV, wszystko identyczne, wzrost nawet ten sam i waga ta sama, wszystko robią identycznie. Jedna jest kobieta, drugi mężczyzna. Zatrudniłbym mężczyznę. Nie dlatego, że seksizm, ale dlatego, że miałbym w głowie to, że to jest kobieta, może chcieć zajść w ciążę, może chcieć mieć rodzinę, dzieci, przez co nie będzie pracować. Będę musiał zastępstwa za chwilę szukać i będę miał dwie gęby do wykarmienia, a nie jedną. Określili męskich studentów jako zdecydowanie bardziej kompetentnych i nadających się na pozycję, mimo że aplikacje były identyczne z aplikacjami studentów. Jeszcze inne badanie odkryło, że jeśli jakaś praca naukowa jest stworzona przez paru różnych autorów różnej płci, to po jej publikacji, to mężczyźni mają dużo większą szansę na ofertę pracy od jakiegoś uniwersytetu niż kobiety. Wszystkie opisane przypadki dyskryminacji nie wynikają z tego, że dokonujące ich osoby nienawidzą kobiet, czy chcą bezpośrednio im zaszkodzić. Niemniej jednak mogą powodować całkiem spore nierówności w takich obszarach jak praca czy nauka. Dokładnie ten sam proces zachodzi w polskich przedsiębiorstwach, naprawdę? Gdzie pracodawcy doskonale wiedzą, jaka jest płeć ich pracowników. To prawda, że... A nie, no ja, nie, no jak ktoś jest... No to biorę nawet jak nie ma kompetencji. Biorę, bo musi być, wiesz, równość i generalnie musi być różnorodność, tak? No właśnie, facet gówniany korzyść. No właśnie, jak facet też, kurwa, choruje, no to ty, po co ja mam... Właśnie, no to jeszcze taka sytuacja. Jest jakiś chłop, mamy babę, kurwa silna, ja widzę, że kurde jakieś osiągnięcia sportowe, była olimpijka czy hier, wie co. I mamy chłopa, który widzę, że po CV, że chorowity, rozmemłany, co chwila na chorobowym w poprzednich firmach był i tak dalej, to ja wezmę kobietę. Zobacz, o kurwa, silna, niezależna kobieta. No nie? A tu chłop, chuchro, dmuchnąć na niego już chory. Więc też będzie siedział non stop w domu, po co mi taki pracownik, który nie pracuje. Przedsiębiorcy chcą osiągnąć jak największy zysk, ale to nie jest tak, że są oni jakimiś wybitnie racjonalnymi jednostkami. Ich także dotykają uprzedzenia i stereotypy i w związku z nimi będą oni wyceniać pracę kobiet jako mniej wartą niż praca mężczyzn. No właśnie. Dla kobiet narzekających na podwyżki, bo sami pomylają. Szymon ma rap, wysłuchajmy. W ogóle gdyby ktoś płacił kobiecie mniej za sam fakt bycia kobietą, pomimo że ona wykonywała taką samą pracę, to jest w Polsce nielegalne, to można zgłosić na policję. Jeżeli ktoś naprawdę ma taką sytuację, to niech to po prostu zgłosi na policję, to nie jest żaden jakiś szczególnie kontrowersyjna teza. Jeśli uznam, że coś mi mało płacą w mojej robocie i może to mieć związek z moją płcią, to według ciebie powinnam przepytać wszystkich moich współpracowników, którzy zajmują te same stanowisko co ja, o ich dokładne dane osobowe, przeprowadzić skomplikowaną analizę statystyczną, która oceni, ile ja bym zarabiał. A nie, no statystyczną analizę. Tak, by miała dokładnie takie charakterystyki jak moi współpracownicy, a potem zanieść to do sądu i modlić się o to, że zrozumie on metodę dekompozycji miopo, a nie po prostu wyrzuci mnie za drzwi. Bo przecież Szymonie właśnie w ten sposób liczy się różnice w zarobkach. I przecież Szymonie, ty o tym dobrze wiesz. To są rzeczy, o których mówisz w swoim filmiku. Te liczby to średnia zarobków wszystkich mężczyzn porównana ze średnią zarobków wszystkich kobiet. To nie jest różnica w wynagrodzeniu za tą samą pracę. To widzimy, że to 18,5% to jest różnica w uśrednionych zarobkach wszystkich mężczyzn i uśrednionych zarobkach wszystkich kobiet. Na problem polega na tym, że to nam nic zupełnie nie mówi. Wielokrotnie powtarzasz, że żeby dowiedzieć się, czy mężczyźni i kobiety dostają tę samą płacę za tę samą pracę, to powinniśmy nie po prostu podzielić jedną płatę przez drugą, a przeprowadzić skomplikowaną analizę statystyczną. I naprawdę oczekujesz, że pracownice będą w stanie to zrobić, wypytywać się wszystkich osób na tym samym stanowisku ich historię życia i zarobki, szczególnie biorąc pod uwagę, że w zarabiane. No jeśli pracujesz w firmie, to idź popytaj. Wiesz, niby nie można mówić, ile zarabiasz, ale jak popytasz, bo wiesz, pracujesz z ludźmi, to powiedzą ci może, ile zarabia kto. Pieniądze to dosyć intymny temat w Polsce. Ej, Janek, znaczy, bo wiesz, mam takie drobne pytanko, może mógłbyś mi powiedzieć, jaki jest twój wiek, stopień wykształcenia, doświadczenie, staż pracy, liczba przepracowanych godzin oraz stawka godzinowa? Sorry, potrzebuję do takiej małej analizy.
Według statystyk na rok 2017 ze wszystkich spraw wytaczanych przez pracowników przedsiębiorcom o dyskryminację, wygrane przez pracowników zostało około 20%, a zdecydowaną większość z nich stanowiły procesy dotyczące łatwo mierzalnej charakterystyki, takie jak... Szeregowego pracownika na menadżera, tam kobieta. Później, no... Czas pracy. Udowodnić dyskryminację ze względu na płeć jest piekielnie trudno, bo prawie zawsze pracodawca może się powołać na to, że a ta osoba ma odrobinę wyższy staż, albo inne wykształcenie, albo cokolwiek. Lukę płacową można zauważyć tylko na bardzo dużych zbiorach danych, które opisują pewne problemy systemowe. W przypadkach... System seksistowski. Okej, rozumiem. Będzie ona dużo trudniejsza do zauważenia. Twoja rada Szymonie jest niestety niewarta. I zauważyłbyś to, gdybyś po prostu wziął to, co mówisz w jednej części filmiku i to, co mówisz w drugiej i logicznie pomyślał nad tym, połączył obie te rzeczy. Kolejnym kontrargumentem Szymona ma być zwrócenie uwagi na biologiczne różnice między kobietami a mężczyznami. Na przykład to, że mężczyźni chętnie się przeprowadzają w poszukiwaniu pracy. Lub to, że kobiety są, uśredniając, bardziej ugodowe i mniej chętnie wchodzą w sytuacje stresujące i konfliktowe. Jak na przykład negocjowanie z szefem o podwyżkę. Mężczyźni mają oczywiście więcej testosteronu, dzięki czemu lepiej się odnajdują w wysoce kompetytywnych zawodach, które są bardzo często też lepiej płatne. Po pierwsze, jeśli faktycznie istnieją takie biologiczne predyspozycje do zdolności negocjowania, to należałoby się spodziewać, że ich wpływ na całym świecie jest mniej więcej podobny. W żaden sposób nie tłumaczy to różnicy między sytuacją na przykład berlińską, a sytuacją polską. Z kolei kwestia predyspozycji do rywalizowania już jest uwzględniona, przecież obie te analizy uwzględniają zajmowane stanowisko i fakt, że mężczyźni częściej zajmują wyższe pozycje. A po drugie. Gościu, kurwa mać, po prostu nie mogę, Jezus Mary, ty, w Berlinie jest tak, w Polsce jest tak, w takim razie seksizm, no kurwa mać, o ja pierdolę. Porównanie pomarańczy do jabłek. Szymon bardzo pewnie formułuje tezę o biologicznych różnicach, a wypadałoby zerknąć, czy na pewno jest ona tak mocno tutaj uzasadniona. Jednym ze sposobów, żeby sprawdzić, czy jakaś cecha jest warunkowana biologicznie, są badania międzykulturowe. Role płciowe między krajami mogą różnić się dosyć znacząco, natomiast biologię, no mniej więcej mamy tę samą. Jedno z tych badań porównuje zdecydowanie patriarchalnych Masajów w Stanach. A kurwa, i wyjechał. Dobra, ja już tego nie mam zamiaru. No jak ja słyszę patriarcha, to już mi się nie chce słuchać. Dosyć znacząco, natomiast biologię, no mniej więcej mamy tę samą. Jedno z tych badań porównało zdecydowanie patriarchalnych Masajów w Tanzanii z matrylinearnymi Kazi z Indii, gdzie tradycyjnie głowami rodziny zostawały babki, a po małżeństwie to mężczyzna przechodził do rodziny współmałżonka, a nie kobieta. O ile wśród Masajów zaobserwowano tę samą tendencję, co wśród krajów europejskich, to znaczy mężczyźni Masajowie byli dużo bardziej chętni do rywalizowania i podejmowania ryzyka niż Masajki, tak u Kazi zaobserwowano coś zupełnie odwrotnego. To kobiety wolały rywalizować i robiły to nawet częściej niż mężczyźni wśród Masajów. Inne badanie tego typu zostało przeprowadzone w Kolumbii, gdzie okazało się, że wśród kobiet i mężczyzn chęć rywalizacji jest dokładnie taka sama. Ja pierdolę. No nie, no, ja cię pierdolę. Słuchaj, typie, co ty wygadujesz, słuchaj, co ty mówisz. Bierzesz sytuację, gdzie jest więcej konkurencyjnych kobiet, jak mężczyzn, i się dziwisz? Oj, patrzcie, tu mam sytuację, jest więcej konkurencyjnych mężczyzn, mniej ugodowych kobiet, a tu mamy sytuację, gdzie jest więcej konkurencyjnych kobiet i mniej ugodowych mężczyzn. No, szok, kobiety tu jednak. No kurwa, naprawdę? No właśnie o to chodzi. No kurwa. Te wyniki sugerują, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co jest raczej wywołane rolami płciowymi, a niekoniecznie jakąś biologiczną płciową naturę. Nie, no kurwa, po prostu są kobiety takie i siak. Są kobiety, które są konkurencyjne, ale no jest ich mniej jak mężczyzn. Z kolei, jeśli spojrzymy na zdolność do negocjowania, to tutaj również możemy znaleźć niespodzianki, bo faktycznie na spotkaniach o pracę to mężczyźni częściej negocjują zarobki. Ale jeśli spojrzymy na... Ile mew płynie po chleb? Wszystkie, które wiedzą, gdzie jest chleb, no właśnie. Na spotkaniu, kiedy wcześniej zaznaczono, że pensja jest negocjowalna, to ta różnica znika. Kobiety negocjują dokładnie tak samo chętnie jak mężczyźni. To wygląda tak, jakby problem nie leżał koniecznie w tym, że kobiety jakoś nie umieją czy nie chcą negocjować, ale w tym, że boją się wyjść na kłótliwe. Jest to zupełnie... No właśnie, bo są gotowe, no kurwa mać, o to chodzi. Nie są konfliktowe, unikają konfliktów, a w momencie, kiedy negocjujesz, powstaje konflikt. Kobieta nie chce konfliktu. Nieracjonalna decyzja, bo jak pokazuje wiele badań, asertywność u kobiet jest postrzegana dużo negatywnie niż asertywność u mężczyzn. W badaniach międzykulturowych też pojawiały się ciekawe prawidłowości. Boże. Jeśli chodzi o inny aspekt negocjowania, czyli proszenie szefa o podwyżkę, to okazało się w Wielkiej Brytanii, że faktycznie tam mężczyźni częściej o to proszą szefa niż kobiety. Ale w innym kraju, w Australii, inne badanie pokazało, że mężczyźni i kobiety proszą dokładnie tak samo często, tylko kobiety rzadziej je dostają. Temat interakcji między tym, co jest biologiczne, a tym, co jest społeczne, jest bardzo skomplikowany i bardzo często okazuje się, że proste powiedzenia typu albo chłopy mają testosteron, a baby nie, tak naprawdę niczego nam nie wyjaśniają. Wiele takich tematów poruszałam już na swoim kanale. W rogu możecie zobaczyć linki, w których mówiłam o innych rzekomych różnicach między płciami oraz o kłopotach z ich znajdywaniem. Z trzech kontrargumentów Szymona jedynym poważnym jest tak naprawdę kontrargument dotyczący różnic biologicznych. Pozostałe dwa są szczerze mówiąc niepoważne i pokazują, że Szymon naprawdę nic nie czytał o luce płacowej. Gdyby jakkolwiek zainteresował się tematem, to by takich pytań nie formułował. Dobrze, ty tak się interesujesz tematem, że nie potrafisz interpretować danych, które przedstawiasz. Ale jest jeszcze jedna kwestia trochę obok luki płacowej, którą chciałabym poruszyć na sam koniec tego filmiku. Szymon o reklamie OLX, która promuje równość płac, wypowiada się w następujący sposób. Dodatkowo ludzie najchętniej
podają dalej w internecie coś, co wywołało u nich emocje, a najchętniej podają dalej, gdy coś ich zezłościło albo oburzyło. I z tego wynika, jeżeli ma się te dane i próbuje się stworzyć skuteczną kampanię reklamową, albo po prostu skuteczną kampanię, która rozpromuje twoją markę, która zrobi cokolwiek, to jasnym jest, że najskuteczniejszym sposobem na rozpromowanie siebie w internecie jest stworzenie czegoś, co odwoła się do kobiet i je oburzy. Ponieważ statystycznie rzecz ujmując, kobiety chętniej podają informacje dalej i oburzeni ludzie chętniej podają informacje dalej. Jeżeli ktoś się łapie na to, na przykład w takim wypadku jak tutaj, na informację nieprawdziwą i wywołuje... No i dlatego mamy Maja ze Sraśko na Instagramie na przykład. ...to u niego oburzenia i w tym swoim oburzeniu on podaje to dalej, no to bardzo mi przykro, ale jest po prostu używany jako narzędzie korporacyjnego marketingu. Czyli innymi słowy, OLX prawdopodobnie nie za bardzo zabiegał o spójność danych, ponieważ bardziej obchodziła ich kwestia zarobienia, o to, żeby filmik się klikał, żeby wywoływał oburzenie i był szerowany przez kobiety, które zaniepokoją się obecnym stanem nierówności płacowych w Polsce. Tutaj Szymonie, w pełni się z tobą zgadzam. Jak najbardziej firmy wykorzystują feministyczną retorykę tylko po to, żeby zbić na tym interes. Ale oczywiście, pytanie, Szymon, firmy tak w takim wypadku twoje filmiki o luce płacowej nie byłyby dokładnie tym samym, co reklamy OLX-u? Nie znam cię, więc nie zarzucam ci celowej manipulacji, ale niezależnie od tego, jakie były twoje motywacje, to wyszło ci coś bardzo podobnego. Filmik oparty na nieprawdziwych danych, których nie zrozumiałeś ani nawet nie przeczytałeś, który wywołuje oburzenie. Ona oburzenie zrozumiała. Nie musi dotyczyć wyłącznie oburzenia kobiet, na patriarchat czy cokolwiek, ale może też polegać na oburzeniu mężczyzn, na manipulujące faktami feministki albo polityków starających się napuścić płcie na siebie, szerząc fałszywe twierdzenia o luce płacowej. Wiesz, czemu, Szymonie, żaden z twoich fanów nie zajrzał do twoich źródeł, żaden z twoich fanów nie poprawił twojej fundamentalnej pomyłki? Twój filmik potwierdził ich przekonanie, że te feministki to jednak przesadzają, więc w oburzeniu poszli szerować filmik dalej i nie było im w głowie sprawdzać, czy to, co mówisz, ma w ogóle jakikolwiek związek z prawdą, z rzeczywistością, z czymkolwiek. Osobiście uważam, że oburzenie niekoniecznie jest czymś złym. Czasami jak najbardziej pojawiają się takie rzeczy, które emocje wymagają. Natomiast widzę... Ale nie, nic nie wymaga oburzenia. Emocje są zbędne, nic nie wymaga tego. Bardzo dużo ironii w tym, że z jednej strony krytykujesz robienie marki na oburzeniu, a z drugiej strony, jeśli spojrzymy na najbardziej popularne filmy na kanale Wojna Idei, to zdecydowana większość z nich dotyczy feministek, lewaków, osób trans, płatków śniegu i innych grup tego typu. Są one tak popularne właśnie dlatego, że wywołują oburzenie na lewaków wśród twojej zdecydowanie konserwatywnej widowni, która, jak dobrze widać na przykładzie dzisiaj omawianego filmiku, ogląda twoje materiały zupełnie bezkrytycznie, tak długo jak potwierdzał ich poglądy. Ja już się z wami będę żegnała, ale na koniec nie mogę sobie odmówić pewnej przyjemności. Zapraszam państwa na pokaz komentarzy wybitnych talentów statystycznych, chłodnych, irracjonalnych mężczyzn, masakrujących te głupie feministki, które po prostu wierzą we wszystko, co usłyszą w internecie i nie umieją czytać danych. No nie dajesz. Chodzi o tę samą pracę, to bardzo częsty fake używany przez feministki, ale po diabła używać tak łatwych do zweryfikowania bzdur. Spotelix manipuluje danymi, zakłada, że odbiorca nie spróbuje lub nie potrafi sam przenagrywać danych. Dobra, czyta komentarz. Jezu, to mnie... on nie potrafi czytać. O, ej, tu jest, ej, patrz! Czekaj. Mam jaja, a nigdy nie dostałem awansu lub o, podwyżki. Patrz! Gdzie mogę zobaczyć reklamację? Patrz! O, ej, siebie zobaczyłem. O, ja! Ale te prawie są tak durne, że nie potrafią same myśleć i musi to za nie robić, uwaga, mężczyzna. Więc kobieto, durna pana, która nie potrafisz myśleć i oglądasz taki gówniany spot reklamowy tworzony przez aktorki, które zarabiają wręcz miliony, które jęczą, tak, że zarabiają mniej. Dokładnie, baby jęczą, że zarabiają mniej. Kurwa, baby aktorki, które żyją w dostatku, które dostają teraz piesku, znowu mnie zaczepiasz. Aktorki, które zarabiają takie kokosy, których ty czy ja nie zobaczymy. I jest teraz dotacja dla artystów, że bracia Golce, wielcy artyści, się oburzyli, że o ponad 300 tysięcy mniej tysięcy złotych, nie pesos, nie rubli. Mężczyzna ci wyjaśni, jak działa rzeczywistość. Ponieważ jesteś babą i z tego względu, że dożywacie troszkę inaczej jak mężczyźni, przez co na przykład kobiety bardziej są nastawione na jakieś przedmioty humanistyczne, a mężczyźni są bardziej nastawieni na jakieś ścisłe przedmioty jak matematyka, fizyka, to teraz ja, mężczyzna, wyjaśnię tobie, jak działają cyferki, jak działają liczby, że mamy 10 naukowców, z czego 9 to mężczyźni, jedna to kobieta. A czemu jest taka proporcja? To później wytłumaczę ci, bo tego też najwyraźniej nie załapię. Że nie ma czegoś takiego jak gender pay gap, że mężczyzna i kobieta na tym samym stanowisku zarabia tyle samo. Nie możesz wejść? O podstawę wynagrodzenia. Taka mała drobna rada. Przestańcie może ludziom, którzy bezkrytycznie podchodzą do informacji i nie kwestionują tego, co jest im przekazywane, robić sieczkę zamiast święty. Jak na przykład kobietom. Chociaż z drugiej strony wy przecież nie przestaniecie tego robić, wy dalej będziecie wciskać te bzdury ludziom, ponieważ macie z tego dokładnie wyświetlenia. A skoro są wyświetlenia, to są też pieniądze. Wojskę to ty dokładnie. Może masz ładno, ale tutaj chyba niewiele się dzieje, skoro tu ironii nie jesteś w stanie wyrzucić. Dokładnie. Dobrze gada, chłop, podać mu. Czekaj, ten na końcu dobrze gada. Czekaj, aż napisz koment. Ten na końcu dobrze gada. Ten na końcu, dobra morda, dobrze powiedział. Subik mu poleciał. Kurde, zjechałem na krześle, pies mi, kurde. Czekaj, gdzie jakiś tu, gdzie jest kciuk? Kciuk w górę. I kowadło. Dobrze gada ten gość. O. Dobrze gada! No.
Ten na końcu, dobra morda, dobrze powiedział. Oh my god. Oh my god. Oh my god.